Odbyła się ostatnia sesja. Tak,
bo też został ustawiony spektakl tytułem Polinka, gdzie dziecko zostało skierowane do najmłodszych widowni ze szkół podstawowych, Cykiel, Rewiel, Skowie i Czałkowie. W hali widowiskowo-sportowej odbył się ogólnopolskiej turniej piłki nożnej halowej Okupa Wójta Gminy. Turniej witam był również 13. Memoriałem imieniem Przemysława Brąsi. 3 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury Bliskowej odbyło się 19. Świąteczne spotkanie z tradycją. Gościliśmy tutaj przedstawicieli każdego samorządu powiatu kaliskiego. Zaszczyciło nas wielu gości, przedstawicieli i powiatu, i województwa. Bardzo dobra impreza. Jak wcześniej mówiłam, na tą imprezę również zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców Ukrainy, którzy tutaj na naszym terenie przebywają, pracują i w związku z działaniami wojennymi również mieszkają. W hali sportowo-widowiskowej 4 grudnia na przykład 80. grudnia halowej piłki nożnej jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu kaliskiego. Ważny dzień to 5 grudnia. Podpisaliśmy wówczas umowę z marszałkiem województwa wielkopolskiego panem Krzysztofem Grabowskim, umowę na poprawę gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Bliskup. Cała operacja będzie kosztowała prawie 6 milionów złotych, a dotacja, jaką otrzymaliśmy, już ostatnie środki krowowskie, które były możliwe do wzięcia, to 3 miliony złotych. Ta operacja będzie obejmowała budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ulicy Leśnej, na ulicy Czwórców, na ulicy Żgowskiej. Chcemy tam przebudować sieć wodociągową asbestową. Będzie to inwestycja w Wałgowie, która doprowadzi wodę do kilku gospodarstw w Zakrzynie Kolonii. I będzie to remont hydroformy w Szczałkowie, taki dosyć duży. I będzie taki zbiornik, który będzie gromadził wody opadowe tutaj blisko. W hali widowiskowo-sportowej też 6 grudnia zaprosiliśmy dzieci na miejscowe zabawy sportowe. Natomiast 6 i 7 grudnia zastępca wójta pani Droga Sitko odwiedziła dzieci w żłobku i naszym przedszkolu, wręczając słodkie upominki. Chcę też dodać, że nastąpiła zmiana dyrekcji w publicznym przedszkolu sióstr. Jest nowa siostra dyrektor. Też dużo się działo w Miejskim Domu Kultury w Małgowie. Dzieci tworzyły, tak jak już podają pracownicy, bałwanki z klocków drewna. Można je dużo zobaczyć w internecie. 9 grudnia Towarzystwo Sportowo-Bliskowe w Związku Pracy z Gminą Bliskup złożyło wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach ogłoszonego konkursu na zajęcia sportowe sprzętu oraz cykl zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Natomiast w niedzielę 11 grudnia z inicjatywy tutaj Bliskowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, tu w tym miejscu odbywa się mikołajkowa akcja krwiodawstwa. 12 grudnia pod opieką Gminnego Towarzystwa Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Bliskowie otrzymali tradycyjnie przy świętami paczki z żywnością i słodyczami zakupionymi w ramach zadania publicznego działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Takie zadania to 3000 zł. Kapela i zespół Bliskowianie, mamy tu przedstawicieli wśród radnych, na zaproszenie Domu Pomocy Społecznej w Bliskowie 14 grudnia odwiedzili jego mieszkańcy. Realizujemy cykl warsztatów kulinarnych i artystycznych w ramach projektu Międzypokoleniowa Edukacja i Integracja w Gminie Blisków. Też ciekawy projekt, na który dostaliśmy środki zewnętrzne. Szanowni Państwo, również w okresie międzysejsyjnym zapłaciliśmy pierwszą transzę na wydatki związane z przebudową ulicy Twórców Liskowa. Jest to kwota 1 300 zł ze środków własnych. Czekamy teraz na transzę, która ma spłynąć z
polskiego ładu. Prawdopodobnie w ostatnim dniu grudnia będzie kolejna transza już do Chorwacji. Szanowni Państwo, też ważna rzecz, od 14 grudnia ruszyła sprzedaż paliwa stałego przez gminę. Odebraliśmy transport 150 ton groszku, 25 ton miału i 30 ton orzecha. Wystawiliśmy ponad 140 faktur, natomiast 70 mieszkańców odebrało już obał ze składu. Czekamy za transportem kolejnej transzy, czyli 250 ton orzecha, 50 ton groszku i 25 ton miału. I jaką dostajemy odpowiedź, że mamy czek. A pani się też to robi? Pani. Mamy groszek, nie. Przełożyć dopiero przyjeżdżam. Szanowni Państwo, na zaproszenie biskupa kalickiego Mariana Bryla 16 grudnia pani Dorota Sikło uczestniczyła w świątecznym spotkaniu z samorządowcami. To takie pierwsze zaproszenie od władz kościelnych na spotkanie przedświąteczne. 17 grudnia natomiast w Miejskim Centrum Kulturalno-Sportowym w Szczałkowie pod koniec Stowarzyszenia Aktywni Rodzice dzieci ciasta i pierniczki oraz przygotowywali wsianko produktów do pieczenia zakupili ze środków budżetu gminy. To taka już tradycja w Szczałkowie, że to stowarzyszenie tak właśnie włącza się w kampanię przed świętami. Również 18 grudnia pani wicewójt wraz z panem Józefem Nieklasem, przewodniczącym naszym, uczestniczyli w jasełkach organizowanych przez Szkołę Podstawową w Szczałkowie. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Pyskowie w ramach konkursu ogłoszonego przez Skarb Państwa Ministra Cyfryzacji otrzymało dofinansowanie w kwocie 17 tysięcy złotych na realizację zadania publicznego pod nazwą Cyfrowe Kluby Seniorów, doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów. Wnioskowaliśmy, a to już o tym mówiłam, poszłam pierwszą ratę z Polskiego Ładu na ulicy Twórców Biskowa. Mamy zapowiedź, że w ostatnich dniach grudnia te pieniądze spłyną do naszego budżetu. Jednocześnie rozmawialiśmy też z firmą w sprawie przebudowy tej bramy, która została uszkodzona podczas prac związanych z tą inwestycją. Postaraliśmy się tutaj też zespół szkół nr 1 postarał się o zdjęcia takie historyczne, jak ta brama wyglądała wcześniej, więc też chcę Państwa zapewnić, że będzie ona odbudowana tak jak powinna. Będzie wyglądać, myślę, że interesująco. Jednocześnie też powiat prowadzi inwestycję polegającą na taką modernizację budynku szkoły, więc może ten kolor jakby dostosujemy do nowej wyrazy szkoły. Został ogłoszony ciekawy konkurs, Szanowni Państwo Radni, na remont zabytków, ewentualnie panie sekretarz i pani Dorota podpowiedzą, na zabytki żaba polskiego ładu. Czyli bardzo, no, czy dużo pieniędzy, to trudno powiedzieć. Pani sekretarz mówi, że dużo będzie, ale tych dużo wniosków podejrzewam, że będzie. Dofinansowanie ma być w wysokości 98% całej inwestycji. Zgłaszają się do nas parafie dwie, czyli Szczanków i Biskup. My natomiast jako samorząd będziemy wnioskować o pewną modernizację budynku Szkoły Podstawowej. On jest też jeszcze zabytków, nowy jest zabytków pisania. Natomiast proboszcz Biskowa i proboszcz Czołkowa też chcą wnioskować o pewne zadania. Oni mogą to zrobić przez naszą przez gminę, tak? Nie mogą sami wnioskować, czyli w przypadku otrzymania wsparcia, to my przekazujemy w formie dotacji. Przeprowadziliśmy również procedurę zakupową sceny dla Sołectwa Liskich i Małków. To jest scena, którą raz tutaj pan przewodniczący pożyczował
od sąsiednich gmin, od Stanowa. No, dzisiaj już mamy taki fajny konkret, dużo elementów, którego no, brakuje oczywiście zadaszenia, ale ta podstawa już jest zakupiona. Też w dniu wczorajszym pani Dorota Sitko, Kasia Włodawczyk, pani sekretarz uczestniczyły w jasełkach zorganizowanych przez Szkołę Podstawową w Piskowie. Wszędzie nasi przedstawiciele uczestniczą i składają w państwa imieniu najlepsze życzenia i dla uczniów i pracowników oświaty. Kolejny wniosek, jaki złożyliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystyki na program zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej na kolejny rok oraz na zajęcia z nauki pływania w ramach projektu Umiem Pływać. W grudniu dokonaliśmy odczytu liczników na wodę, no i oczywiście praktycznie do każdego dłużnika dotarły upomnienia, czyli cały czas prowadzimy windykację wszystkich należności, jakie spoczywają na mieszkańcach naszej gminy. Także no, takie niestety niemiła korespondencja do dłużników wyszła z urzędu gminy. Muszę też poinformować państwa, na pewno o tym czytaliście, w rankingu wspólnoty są ogłoszone samorządy jako liderzy w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej na lata 14-21 w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wśród 1523 gmin wiejskich biorących udział w rankingu gmina Listów klasowała się na 589 miejscu, wydatkując ze środków Unii kwotę 1694 zł na jednego mieszkańca. Także jesteśmy, tutaj koleżanki odpowiedzą, za cechowem, tak? Pierwsi jesteśmy? Pierwsi, no jednak myślałam, że któraś nas gmina wyprzedziła. Jesteśmy pierwsi. Szanowni Państwo, wiele też dzieje się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Przyjmowane są wnioski na nowy okres zasiłkowy, weryfikują pracownicy wnioski o dodatek węglowy oraz wypłatę tego dodatku węglowego. Przeprowadzane są wywiady środowiskowe, przyjmujemy i weryfikujemy wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego, to jest 527 wniosków, weryfikowaliśmy już 488. wniosków. To są działania związane ze zmianą przepisów, tak? To o tym Państwu już mówiliśmy ostatnio, gdzie były sytuacje, gdzie były dwa gospodarstwa domowe, dwa domy, które nie mogły na podstawie pierwszej ustawy czy przepisów dostać. Dokonano zmiany, ale to się wiąże z tym, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wszędzie musi dotrzeć do takiego gospodarstwa i zrobić odpowiednią dokumentację, która będzie, będzie podstawą do wypłaty tego zasiłku. Jeżeli chodzi o sprzedaż węgla, nie ma takich trudnych sytuacji. Pani Ania, wczoraj rozmawialiśmy w sprawie dwóch wniosków takich o przyspieszenie zakupu węgla. Ja znowu odbierałam wieczorem telefon jeszcze o jedną osobę, że jest problem, no bo gdzieś tam na liście jest daleko i czy nie można było przyspieszyć. Także innych takich sytuacji, które z tym nie widzimy. Zasady Państwa pytania, czy się pali, więc no, i tak dalej. Takie głosy do mnie dochodzą, że może trochę miał jest gorszy, tak? Nie jest to taki idealny materiał, ale no to na to nie mamy wpływu. I ja nie mogę sobie wybierać między gatunkami czy rodzajami. To znaczy to, co dostajemy na składach na nasze nasze państwo jest tam odbierane, natomiast myślę, że groszek jest w porządku, nie ma żadnych zgłoszeń o jakimś negatywnym rodzaju tego państwa. Także bardzo dziękuję za wysłuchanie.
sprawozdania. Dziękuję bardzo pani wójt, mam prawie za sprawozdanie działalności międzysesyjnej. I przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwał. Uchwała, zmiana uchwały budżetowej na 2022 rok. I proszę panią Anetę Kucińską, skarbnika gminy, o przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 litera 80 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz na podstawie ustawy o finansach publicznych Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwała nr 32/293/2021 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2021 roku. Z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy, paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Ustala się dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 39 952 865 zł i 6 groszy. Z tego dochody bieżące w kwocie 37 623 zł i 6 groszy oraz dochody majątkowe w kwocie 2 329 602 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Ustęp 2. Dochody, o których mowa w ustępie pierwszym, obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z siły środków, o których mowa w artykule 1 punkt 1 punkt 3. Dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów porozumień, środki na realizację pozyskanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19, dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, środki z funduszu pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz dochody związane z realizacją zadania w podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Punkt 2, paragraf 2 otrzymuje następujące brzmienie. Ustęp 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 40 814 221 68 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2. Z tego wydatki bieżące w wysokości 33 450 727 zł i 93 grosze oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 363 499 zł i 75 groszy zgodnie z załącznikiem nr 4. Wydatki, o których mowa w ustępie pierwszym, obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminy, wydatki na realizację zadań finansowych i środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3, wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wydatki na realizację zadań realizowanych z rozwoju porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, wydatki na realizację zadań pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wydatki ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Paragraf 9 otrzymuje brzmienie. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji do budżetu gminy oraz paragraf 11 otrzymuje następujące brzmienie. Dochody tytułu obszaru, który mowa w artykule 6 ustawy o utrzymaniu czystości budżetu gminy, przeznacza się na sfinansowanie wydatków. Paragraf 2. Wykonanie uchwały wydatków do gminy Lisków i paragraf 3. Uchwała będzie decyzją podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani Anecie Krzyńskiej, skarbnikowi gminy Lisków, za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejny podpunkt.
zatwierdzenie planu finansowego Zakładu Funduszu Aktywności, Zakładu Aktywności Zawodowej Swoboda na 2023 rok. I tutaj proszę pana Radosława Kraźnego, zastępcę kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej Swoboda, o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Ministrów dnia 21 grudnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej Swoboda na 2023 rok. Na podstawie artykułu 18 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o organizacji zawodowej społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Paragraf 15, paragraf 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 14 lipca 2012 roku w sprawie Zakładu Aktywności Zawodowych oraz na podstawie paragrafu 11 ust. 3 regulaminu Zakładu Aktywności Zawodowej Swoboda Rada Gminy i Biskup uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Zatwierdza się plan finansowy Zakładu Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej Swoboda na 2023 rok, stanowiący załącznik niniejszej uchwały. Paragraf 2. Udzielanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskup. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Uchwała stanowi realizację paragrafu 11 ust. 3 regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności Zawodowej Swoboda w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności, mówiącego, że plan finansowy Zakładowego Funduszu Aktywności na dany rok zatwierdza Rada Gminy Biskup. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. Dziękuję panu Radosławowi Kraźnemu, zastępcy kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej Swoboda, za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejna uchwała. Uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej w Gminie Bisku na lata 2023-2032. I tutaj również proszę panią Anetę Piwińską, skarbnika gminy, o przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie uchwały wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2023-2034. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rady Gminy Biskup uchwała następuje. Paragraf 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Biskup obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, przeznaczenie na wyżki, dochody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania składu długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwala się wieloletnią przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się określenie przyjętych wartości. Paragraf 4. Upoważnia się wójta do zapewniania zobowiązań. Punkt 1. Związany z realizacją przedsięwzięć. I punkt 2. Tytuł umowy realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których wartości wyciągają poza rok budżetowy. Paragraf 5. Wykonanie uchwały podlega się wójtowi gminy Bisków. Paragraf 6. Traci moc uchwała nr 32 łamane na 292 łamane na 2021 Rady Gminy Bisków dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bisków na lata 2022-2032 z późniejszymi zmianami. Paragraf 7. Uchwała to jest w dniu 1 stycznia 2023 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
skarbnikowi gminy za przedstawienie projektu uchwały. Ale jednocześnie proszę jeszcze raz panią Anetę Śliwińską, skarbnika gminy, o wniesienie autopoprawki wójta do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Lisków na lata 2023 do 2032. Załączniku nr 2 przedsięwzięć zadań świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lisków zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit w 2022 roku o kwotę 214 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Anecie Kuzińskiej, skarbnikowi gminy za wniesienie autopoprawki wójta gminy do projektu do uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Lisków. I teraz są dwa głosowania. Najpierw będziemy głosowali za przyjęciem autopoprawki, a później za uchwałą. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania nad przyjęciem autopoprawki do wieloletniej prognozy finansowej gminy Lisków na lata 2023 do 2032. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła autopoprawkę. I teraz przystępujemy za uchwałą. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejna uchwała budżetowa na 2023 rok. Proszę również panią Aletę Filińską, skarbnika gminy, o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023 oraz odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej gminy Lisków na 2023 rok. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok. Na podstawie artykułu 13 ust. 2 punkt 4 punkt 9 litera d. punkt 10 ustanowienia 8 marca 1990 roku samorządzie gminy. Artykuł 212, 214, 215, 220, 222, 230, 236, 237, 258, 264, ust. 3 i 4 ustanowienia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz artykuł 111 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Rada Gminy Lisków uchwała następuje. Paragraf 1 ust. 1. Stale się dochody budżetu gminy na 2023 rok wysokości 33 686 620 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 23 522 024 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 10 164 596 zł, które są łącznie do 1 uchwały. Ustęp 2. Dochody, o których mowa w ustępie 1 obejmują w szczególności. Punkt 1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 888 633 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Punkt 2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego w wysokości 35 353 zł zgodnie z załącznikiem nr 11. I punkt 3.
Środki na realizację zadań BIM pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 10 164 596 zł zgodnie z załącznikiem nr 12. Paragraf 2. Ustęp 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 35 594 231 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 wstecz. Wydatki bieżące w wysokości 22 373 241 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 227 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Ustęp 2. Wydatki, o której mowa w ustępie 1 obejmują w szczególności. Punkt 1. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zlecanych ustawami w wysokości 2 888 633 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Punkt 2. Wydatki na realizację zadań gmin pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 10 164 596 zł zgodnie z załącznikiem nr 12. Paragraf 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 907 621 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu przychodów zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i przychodami z wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy. Paragraf 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 550 321 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 642 700 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 milionów złotych z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1 zł i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1 zł. Paragraf 7. Upoważnia się limita gminy do punkt 1. Zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1 milion złotych. Punkt 2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu aktualnych wydatków z paragrafami i rozdziałami w ramach działów w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu. Punkt 3. Blokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych bankach i banków wartościowego budżetu. Punkt 2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Upoważnia się wójta gminy do punkt 1. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesienia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Punkt 2. Dokonywania czynności, o których mowa w artykule 258 ustęp 1 punktu 3 ustawy z dnia 27 kwietnia o finansach publicznych. Paragraf 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego. Przychody i koszty w kwocie 2 403 571 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Paragraf 9. Uchwala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 557 961 złotych 88 groszy oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 950 tysięcy złotych zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 402 ust. 4 do 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków zakresu ochrony środowiska określonych ustawą. Dochody i wydatki w kwocie 10 tysięcy złotych zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w artykule 6 ustawy o utrzymaniu czystości porządków gminy w kwocie 1 426 tysięcy złotych przeznacza się na sfinansowanie wydatków w kwocie 1 426 tysięcy złotych zgodnie z załącznikiem nr 9. Paragraf 12. Punkt 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 tysięcy złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 68 tysięcy 500 złotych i na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1500 zł. Punkt 2. W części okresu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30 tysięcy złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 30 tysięcy złotych. Paragraf 13. Tworzy się rezerwy. Punkt 1. Ogólną wysokości 143 500 zł
oraz celową wysokości 56 500 zł na realizację zadań właśnie z zakresu zarządzania kryzysowego. Paragraf 14. Ustala się kwotę 2 miliony złotych, do której gmina może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami. Paragraf 15. Wykonanie uchwały powierza się do gminy listów. Paragraf 16. Uchwała wchodzi w życie z dnia 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowego Województwa Wielkopolskiego. Dziękuję. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w dniu 30 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Listów na 2023 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w składzie przewodnicząca Małgorzata Łukasz, członkowie Barbara Rynkowska i Agnieszka Dąbczyńska. Działanie na podstawie artykułu 13 punkt 3 artykułu 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnej Izbie Obrachunkowej. W związku z artykułem 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wyrażam przedłożony przez wójta gminy Listów w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok opinię pozytywną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Janie Skarbnikowi Gminy Listów za przedstawienie projektu uchwały oraz za odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Rady Gminy Listów. A teraz poproszę pana radnego Zdzisława Hereszczyna, przewodniczącego Komisji Budżetu, Rolnictwa i Handlu, o odczytanie opinii komisji o projekcie budżetu na 2023 rok. Opinia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Handlu. Komisja Budżetu, Rolnictwa i Handlu nie zgłasza uwag i zastrzeżeń do projektu budżetu gminy Listów na 2023 rok. Komisja podkreśla fakt otrzymania pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu gminy Listów na 2023 przedłożonego przez wójta gminy Listów. Komisja Budżetu, Rolnictwa i Handlu akceptuje projekt budżetu gminy Listów na 2023 rok i wyraża opinię pozytywną o projekcie budżetu gminy na 2023 rok. Dziękuję bardzo panu Zdzisławowi Hereszczynowi, przewodniczącemu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Handlu, za odczytanie opinii komisji o projekcie budżetu na 2023 rok. Teraz jeszcze proszę panią Anetę Cicińską, skarbnika gminy, o wniesienie autopoprawek wójta do projektu budżetu na 2023 rok. Komisarz poprawka do projektu budżetu na 2026 rok. Paragraf 4 otrzymuje przyjęcie. Ustala się na 2 miliony złotych, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami. Oraz dokonuje się przeniesienie między paragrafami w załączniku nr 2 oraz załączniku nr 9. Jest to dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Rolnictwo 902 gospodarka odpadami komunalnymi. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani Anisie Kucińskiej, skarbnikowi gminy, za wniesienie autopoprawek wójta gminy do projektu budżetu na 2023 rok. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła autopoprawkę. Przechodzimy do kolejnego punktu i proszę o dyskusję nad projektem budżetu na 2023. Proszę bardzo. Proszę o dyskusję.
Jeżeli nie ma dyskusji, zamykamy dyskusję. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem budżetu gminy na 2023 rok? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2023 rok jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego podpunktu zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałej Rady Gminy. Tutaj proszę panią Annę Zalewską, pracownika Urzędu Gminy, o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy z 21 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałej Rady Ministrów. Na podstawie artykułu 21 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Ministrów uchwala się na stanowisku paragraf pierwszy. Zatwierdza się plany pracy Komisji Stałej Rady Ministrów na 2023 rok stanowiący załączniki do uchwały. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu załącznik nr 1. Plan pracy Komisji Sportu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego załącznik nr 2. Plan pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Handlu załącznik nr 3. Plan pracy Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych załącznik nr 4. Plan pracy Komisji Rewizyjnej załącznik nr 5. Plan pracy Komisji Skarbu Najwyższej Petycji załącznik nr 6. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się zgodnie z Rady Ministrów. Paragraf 3. Uchwała o wydarzeniu nie podjęcia. Dziękuję pani Ani Zalewskiej, pracownikowi Urzędu Gminy za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejny podpunkt. Zmiany uchwały nr 43 przez 358 przez 2022 z Rady Gminy Wiskiu z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy. Tutaj również proszę panią Anetę Kudzińską, skarbnika gminy, o przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 43 łamane na 358 łamane na 2022 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Na podstawie artykułu 18 ust. 6 ust. 15 oraz artykułu 40 ust. 1 artykułu 43 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. W związku z artykułem 6k ust. 1 ustawy ust. 2a punkt 1 ust. 3 oraz 6 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości gruntów w gminach Rada Gminy Wiskup uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwała nr 43 łamane na 358 łamane na 2023 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, by
Punkt pierwszy, paragraf pierwszy, ustęp drugi otrzymuje brzmienie. Ustala się ustawą o uwagi na gospodarowanie planem kontrolnym, jak przyjmowała w ustępie pierwszym, wysokości 24 zł miesięcznie od innego mieszkańca. Punkt drugi, paragraf trzeci otrzymuje brzmienie. Pracę uchwała nr 31, łamane na 273, łamane na 2021. Rady Gminy Lisków z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w mocy z dniem 1 stycznia 2023 roku. Dziękuję. Dziękuję pani Anesie Kucińskiej, skarbnikowi gminy za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Interpelacje i zapytania Rady. Proszę o zadawanie pytań. Jeżeli nie ma, przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski i informacje. Proszę bardzo. Serdecznie chciałam Państwu podziękować za tą jednomyślność przy budżecie. To jest budżet ostatni, który będziemy realizować w tej kadencji samorządowej, tak? Bo w 2024 już niecały będziemy realizować. Ten niecały to zrealizować. Jest on bardzo ambitny. Przede wszystkim inwestycje są ogromne. Chciałam dodać, że już w ramach tych zadań na przyszły rok mamy praktycznie pozwolenie na budowę, jeżeli chodzi o budowę szkoły w Zakrzynie. Czekamy teraz na decyzję o ostatnich, na decyzję na budowę ostatnich dróg. To są decyzje zlidowskie. Będziemy ogłaszać przetarg na 10 dróg w ramach Polskiego Ładu. To jest bardzo duża inwestycja, będzie bardzo duża. Z niecierpliwością czekamy z panią skarbnik na kwoty po przetargu. Jeżeli się zmieścimy w kwotach, które mamy w budżecie, no to nie będzie problemu. Ale jeżeli trzeba będzie jeszcze raz tyle dołożyć, no to się zrobi bardzo poważny problem. Ale o tym się dowiemy, no mniej więcej może za 2-3 miesiące też będziemy gotowi to będzie tak, to będzie wiosna. Ja też jeszcze tutaj uzupełnię, że podpisaliśmy również już tak formalnie umowę na projekty przebudowy czy budowy sieci kanalizacyjnej w Szczałkowie na Chustach, tak? Już firma ma zlecone to zadanie i przygotowuje dużą dokumentację. To jedna z większych dokumentacji takich projektowych na terenie naszej gminy. Też pracujemy ciężko w tej chwili nad przygotowaniem projektów, tak zwanych fiszek projektowych na kolejne lata dofinansowania w ramach aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Pieniądze będą podobno zupełnie inne. Będą to pieniądze na dwóch zdaniach, jakby to określić, to na to takie zintegrowane projekty, nie będzie nic na ochronę środowiska, na drogi nie będzie już środków, na taką modernizację nie będzie, już tych drogowskich środków nie będzie. Fotowoltaika może się pojawić, ścieżki rowerowe z jakimś oświetleniem, tak jak ścieżki.
My mamy problem ze ścieżkami, bo nie mamy terenu, słuchajcie Państwo. To nie jest tak, że idziemy do właścicieli gruntów przylegających do dróg i oni tak ochoczo pozbywają się tego gruntu. Także tutaj no, może być jakiś problem. Będą też środki na takie działania społeczne, też nie wiadomo, edukacyjne, ale w Urzędzie Marszałkowskim już tych środków, którzy do tej pory otrzymali, nie ma. Mamy zapomnieć o wodociągach. Ani na wodociągi, na transport. To nas to nie dotyczy, tak? Bo my będziemy organizować transport. Szanowni Państwo, dzisiaj wychodzi, czy wczoraj już wyszły dwa wnioski w ramach sądu na dofinansowanie ciekawych zadań. Chcemy, czy się uda pozyskać środki, którego oczywiście nie jest konkurs, ale dwa złożyliśmy na wniosek studyjny na przegląd kultury lesbickiej, tak, do Wisły i na taki ekologiczny projekt tutaj na terenie Pskowa. Także bardzo ciężko pracujemy, koniec roku się zbliża. Podsumowujemy ten rok, ale również przygotowujemy się do wszelakich konkursów, które już się pojawiają na przyszły rok. Taka pocieszająca informacja ze spółki z ostatniego posiedzenia z walnego spółki oświetlenie uliczne, gdzie muszę powiedzieć Państwu, że nasza spółka jest spółką już taką wiodącą na terenie kraju. To już są tak doświadczeni młodzi ludzie, że ja otwieram oczy, opowiadają. Ale Szanowni Państwo, prawdopodobnie będzie ogłoszony konkurs rządowy na wymianę oświetlenia. Oświetlenie Plus, tak to ma się nazywać, spółka nasza przygotowywała zasady tego konkursu i prawdopodobnie będziemy startować w tym konkursie na wymianę wszystkich opraw oświetleniowych na terenie gminy na te już nowoczesne, które będzie można sterować zdalnie i też na to czekamy z niecierpliwością, bo taka szansa się rysuje. No to zużycie energii będzie dużo mniejsze. Spółka, jeżeli tylko taki projekt się pojawi, spółka jest gotowa przystąpić do tego konkursu. A 500 lamp jeszcze do wymiany sodowej, które pochłaniają dużo energii na terenie gminy. Tak? Także to jest duże zadanie. Wszystkie samorządy na to czekają. Także Szanowni Państwo, przyszły rok dużo nas czeka pracy, ale my się pracy nie boimy. Pracownicy urzędu ciężko pracują na ten dobry wizerunek gminy. Nie posiłkujemy się jakimiś firmami zewnętrznymi, już dopracowaliśmy się takich metod, że do tych konkursów przygotowujemy sami projekty, czy to urząd, czy ośrodek kultury, czy biblioteka, czy GOC, czy stowarzyszenia też startują do przyjęcia konkursów. Także no, to nas czeka w przyszłym roku. Zobaczymy, obyśmy te inwestycje, które są już nie w projekcie, tylko w uchwalonym budżecie zapisane, zrealizowali. To będzie duży sukces. Mamy te 10 dróg, ale czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie kolejnego konkursu na dwie duże drogi. Dwie kolejne drogi są złożone też do konkursu. Także kolejne wnioski na przebudowę dróg w ramach fondu, to tak sumując, to ja wyliczyłam, że w przyszłym roku być może byśmy musieli zrobić 18 dróg w terenie. Z taką ilością wystartowaliśmy, pan zdarzy, patrzy na mnie wzrokiem zdziwionym, ale jeżeli dostaniemy wsparcie, to też będziemy się to robić, żeby jak najwięcej zrobić. Ale są jeszcze potrzeby. Jeszcze przychodzą mieszkańcy do nas, jeszcze rozmawiamy o drogach. Teraz miałam spotkanie z przedstawicielem miejscowości Wygoda, gdzie droga jest wyjeżdżona od lat może 30-40 przez las w tym terenie prywatnym. Wszyscy z niej korzystają. No i też mieszkanka zwróciła się do mnie, żeby wreszcie wyprowadzić tą sytuację tak na prostą. Jest to możliwe w ramach ZRIT-u, jest to, przepisy na to pozwalają, ale potrzeba też dużego wysiłku pracowników, żeby tym tematem się zająć. Już przeanalizowaliśmy ten temat na posiedzeniu Komisji Urbanistycznej, która miała miejsce w tydzień czy dwa tygodnie temu. Także zadań nowych przybywa, ale myślę, że Państwo radni stajemy na wysokości zadania,
A o tym, że robimy wszystko dla Państwa, to już może świadczyć to, że tych wniosków od Was jest już coraz mniej na inwestycje, bo wiecie, że wszystkie Wasze plany, zamierzenia, my jako urzędnicy mamy w głowach i staramy się to zrealizować. Także bardzo dziękuję Panie Przewodniczący, Panu, Panu Stolarzu za ten budżet, a my będziemy się starali powiększać ten budżet i w miarę możliwości realizować go w sposób uczciwy, oszczędny, racjonalny, ale po gospodarstwu zawsze pracujemy, doskonale wiecie, a Wasze prośby no, staramy się realizować, bo Wy przychodzicie z prośbami mieszkańców. Nawet takie drobne rzeczy są bardzo ważne dla mieszkańców. Tu podaję temat Trzebień, Zalesia, gdzie no, są potrzeby, żeby coś w tych gminkach zrobić dla dobra, żeby one służyły, tak? Jak zajmują się mieszkańcom. A mieszkańcy spotykają się w tych obiektach, integrują się i za to chciałam też Państwu podziękować, że też działacie na rzecz społeczeństwa i integracji uczestników społeczeństwa. To jest bardzo ważne. Także Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo za ten Dziękuję bardzo Pani Wójt za taką przerwę informacje pozytywne, się uznaje. I ze względu na wyczerpanie porządku obrad zamykam obrady 44. sesji Rady Gminy Gliwice. Dziękuję bardzo wszystkim za przyjęcie.